Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica istnieje od 70 lat. W 1947 roku po wojnie powstała pierwsza szkoła zawodowa na terenie Ostródy, kształcąca w zawodach mechanicznych, handlowych i krawieckich. To były początki szkoły. Zasadnicza szkoła zawodowa to przede wszystkim zawody rzemieślnicze. Jest ich bardzo wiele, około 20 tak naprawdę. Czego rynek potrzebuje i czego młodzież chce, to w naszej szkole można znaleźć. Szkoła przez te lata zmieniała się. Najpierw to była zasadnicza szkoła zawodowa, pewnie stąd do dzisiaj mówi się na tą szkołę zawodówka. Później były technika mechaniczne przede wszystkim, ale były i również technika handlowe. Były licea zawodowe, takie młodsze czasy to jest liceum profilowane. W szkole młodzieżowej no nadal utrzymujemy zawody mechaniczne, bo to jest nasza taka tożsamość i tradycja wieloletnia. W pracowniach ćwiczeń praktycznych mamy doskonale wyposażone pracownie do kształcenia w tym zawodzie, ale aby dostosować się do potrzeb rynku, wprowadzamy oczywiście nowe zawody. Mamy technika architektury krajobrazu, który ma za sobą duże osiągnięcia. Technik logistyk kształcimy od 6 lat. Mamy technika usług fryzjerskich, zdążyliśmy wyposażyć dwie pracownie, mamy wspaniałych nauczycieli, mistrzów fryzjerstwa i oczywiście mają również studia ukończone, także jest i baza, jest i świetna kadra. Technik usług fryzjerskich to zawód dla uczniów, którzy chcą się rozwijać, wiedzą co to znaczy stylista, wiedzą kto to jest współczesny fryzjer. Nauka w technikum trwa 4 lata, po upływie 3 lat uczniowie zdają pierwszy egzamin, jest to egzamin A19 i drugi po upływie na koniec 4 klasy jest to egzamin A23. Na tym dziale pracują uczniowie w zawodzie ślusarz i technik mechanik. Są to zawody w tej chwili bardzo poszukiwane na rynku pracy. W technikum mechaniku uczymy się przez 4 lata. W szkole zasadniczej w zawodzie ślusarz uczymy się 3 lata. I teraz tak, jeżeli ktoś ma jakikolwiek zawód, jest osobą dorosłą, pełnoletnią i chce na przykład podjąć w przyszłości pracę jako ślusarz i chce się przekwalifikować, także nie ma problemu. Może tutaj w naszej szkole zapisać się na tak zwane KKZ-y, kwalifikacyjne kursy zawodowe i tutaj bez problemu może zrobić kwalifikację ślusarza. Nauka trwa 2 lata, w ciągu 2 lat weekendami odbywa praktykę tutaj na warsztatach, zarówno w szkole, przedmioty zawodowe. Uczniowie w zawodzie kucharz zdobywają wiedzę w ciągu 3 lat nauczania. Z przedmiotów zawodowych uczą się technologii gastronomicznej z towaroznawstwem oraz wyposażenia zakładów gastronomicznych. Na koniec nauczania zdają egzamin zewnętrzny z kwalifikacji T6. Nasi uczniowie są pracownikami młodocianymi, czyli w szkole pobierają naukę przedmiotów teoretycznych, natomiast wiedzę praktyczną zdobywają w zakładach pracodawców. Uczymy się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie. Jesteśmy w 3 klasie Technikum Architektury Krajobrazu. Obecnie będziemy mieli egzamin zawodowy w czerwcu. Przed nami jest ta pierwsza kwalifikacja. Na ogół uczymy się przedmiotów ogólnych, czyli polski, niemiecki,
I zarówno także te przedmioty zawodowe, czyli na przykład rośliny ozdobne, projektowanie, na którym projektujemy ogrody czy różne tam rabaty. Wybrałam ten zawód, ponieważ bardzo lubię rośliny, wszystko co jest z nimi związane, lubię projektować, naprawdę lubię bardzo bawić się w ziemi. Szkoła to nie tylko również praca, ale również i troszeczkę rekreacji, rozrywki, a więc staramy się również tej młodzieży jak najfajniej zapewniać czas. Tu niedawno odbyła się Staszicówka, Dzień Europejski, gdzie nasza młodzież chętnie, czynnie uczestniczyła w tych zajęciach, ale również staramy się propagować zdrowy styl życia, więc są to rajdy rowerowe, to są kajaki, to jest paintball, to są wyjazdy poza Ostrudę, a więc takie, można powiedzieć, bardziej krajoznawczo-turystyczne. Również tutaj muszę dodać, że jako szkoła współpracujemy z wyższymi uczelniami, to zwłaszcza chodzi o klasy technikalne, jest to Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, jest to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, zwłaszcza tutaj Wydział Ogrodnictwa, który też zwłaszcza technikiem architektury krajobrazu zajmuje się. Także wychodzimy naprzeciw temu, co się dzieje, jakie zmiany w kraju następują, a więc staramy się jak najszerzej przede wszystkim tutaj naszą ofertę przedstawiać i wzbogacać rokrocznie. W 2013 roku włączono do zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i od tego momentu w zasadzie mamy w zespole szkół kształcenie młodzieży i kształcenie dorosłych. Jest to szkoła, która kształci we wszystkich typach szkół. Mamy tutaj technikum, zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące, szkoły policealne i kursy kwalifikacyjne we wszystkich zawodach. Technik masażysta jest nowym kierunkiem, który powstał od września. W tej chwili kończymy drugi semestr. Uczymy się tutaj masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, izometrycznego oraz innych masaży, które możemy wykorzystać w różnych ośrodkach spa, szpitalach, przychodniach, a także otworzyć swoją działalność. Na naszym rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, ze względu na to, że nasze społeczeństwo ma bardzo duże bóle kręgosłupa, ma choroby zwyrodnieniowe oraz inne reumatyczne dolegliwości. Opiekun medyczny jest zawodem z szerokiej gamy zawodów medycznych. Jest to szkoła jednoroczna, czyli w bardzo krótkim czasie można się przekwalifikować, do czego też bardzo zachęcamy. Nasi słuchacze podczas edukacji czy też nauki w naszej szkole czerpią wiedzę merytoryczną odnośnie zawodu, jak i zdrowia i dbania o to zdrowie, jak i też mają bardzo dużą możliwość wypracowywania pewnych czynności zawodowych, które w opiekunie medycznym są bardzo istotne i bardzo ważne. Proponujemy i zapewniamy też praktyki naszym słuchaczom w Ostródzkim Szpitalu. Proponujemy zajęcia z profilaktyki prozdrowotnej. Integracja, przede wszystkim miłą atmosferę, to wszystko sprzyja temu, że nasi słuchacze mają 100% zdawalność. W 2015 roku podjęłam decyzję nauki w szkole imieniem Staszica jako opiekun medyczny. Ze względu na to, że chciałabym jak najwięcej dowiedzieć się i zdobyć jak największy zakres wiedzy dotyczący opieki osobami starszymi. Tutaj oprócz szerokiej wiedzy, jaką uzyskałam, dostałam możliwość odbycia praktyk w szpitalu, co dało mi również możliwości techniczne sprawdzenia siebie, szeroką wiedzę, no i przede wszystkim przyjazną atmosferę. Szkoła dała mi bardzo wiele do wiadomości, dużo rzeczy się dowiedziałam, a zarazem sobie przypomniałam szkołę średnią, przedmioty takie jak anatomia, fizjologia, kiedy miałam ją bardzo, bardzo dawno temu. Grono pedagogiczne jest bardzo miłe, przyjazne dla uczniów, dużo pomagają, a więc jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej szkoły.
W naszej szkole, oprócz kształcenia w szkole zawodowej uczniów w zawodzie kucharz, prowadzimy również kwalifikacyjne, tak zwane KKZ-y, kwalifikacyjne kursy zawodowe, na których słuchacze zdobywają również wiedzę w zawodzie kucharz, ale zajęcia odbywają się i teoretyczne, i praktyczne. Słuchacze również zdają egzamin zewnętrzny na koniec nauczania. Kurs kwalifikacyjny trwa 2 lata szkolne. Co jest ważne, po tym kursie, czyli po zdobyciu umiejętności w zawodzie w kwalifikacji T06, mogą podjąć dalej naukę i zdobywać wiedzę w ramach kursu, w ramach kwalifikacji T15 i mogą później uzyskać tytuł, po zdaniu oczywiście egzaminów zewnętrznych, technika żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież zdobywa nagrody, szczególne takie sukcesy to mamy tu w zawodzie kucharz, gdzie młodzież w tym roku zdobyła na wojewódzkim szczeblu 1. nagrodę i jadą na ogólnopolski konkurs. Wspaniałe dzieciaki. W zeszłym roku w konkursie wojewódzkim i szkolnej patelni, gdzie prezentowały swoje umiejętności szkoły takie z tradycją gastronomiczną na poziomie technikum, nasze dzieciaki zdobyły wyróżnienie. Po prostu są wspaniali, są pasjonatami swojego zawodu i mnie to po prostu cieszy, kiedy oni mówią o swojej pracy z błyskiem w oku i oni to lubią. I to jest wspaniałe, że właśnie ta młodzież wybiera zawód, który chce wykonywać i czują ten zawód. Stąd te sukcesy.